Ziomki, pamiętajcie o tym, oczywiście, żeby wpadać na Instagrama oraz TikToka, bo macie tam codzienne TikToki i codzienne relacje i dużo fotek, więc zapraszam. Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomy, dzisiaj jest coś, na co wszyscy czekali, zwłaszcza ja, bo dzisiaj będziemy naprawdę prawdziwą potęgą na tym serwerze. No i zastanawiacie się, ale jak to możliwe, w sensie, no, nie będziesz potęgą, gościu, jesteś po prostu noobkiem. Ale dzisiaj idziemy do netheru i będziemy mieć tyle netherytu, ile nie ma żaden gracz serwera. Ja wiem, słuchajcie, że Abera ma trochę netherytu, ja wiem, że Elvisa ma trochę netherytu, nie wiem ile ma Agentix, ale Abra i Elviso wiem. I ja wam powiem szczerze, że bardzo możliwe, że dzisiaj będziemy mieli więcej. A to wszystko za sprawą tej magicznej skrzyneczki, którą za chwilę wam pokażę, jakby nie dziwcie się, słuchajcie, tutaj są dziwne rzeczy, nie pytajcie jak to się tutaj stało, to są nielegalne rzeczy na tym serwerze, nie do końca mogę o tym opowiadać, także po prostu wbijajcie na live, jeżeli chcecie widzieć takie rzeczy, które się wydarzają tutaj. No ale dobra, wracając do skrzyneczki, co my tutaj mamy? Bum, szakalaka, słuchajcie, cała skrzyneczka w łóżeczkach, a do tego mamy, słuchajcie, 17 wełny jeszcze i oczywiście, jeszcze, słuchajcie, mamy możliwość, żeby teraz na szybko pójść po owce, po wełnę i kolejne kilkanaście wełny sobie dorobić. Korzystając z okazji, że i tak muszę się udać na tamtą wyspę, pomyślałem, że naszego gościa, naszego jegomościa, który był tylko u mnie, słuchajcie, na herbatę, tak? Ja go zaprosiłem, bo tutaj jakby nikogo nie było na serwerze, chciałem z kimś pogadać i zaprosiłem na mojego przyjaciela serdecznego na herbatkę, na kawkę. Także ja go, słuchajcie, teraz odprowadzę i myślę, że wszystko będzie cacy. Także mordy, plan znacie, generalnie mamy giga dużo łóżek, a oczywiście łóżka są naprawdę fajne w netherze, więc to nam zapewni netheryt. Pamiętajcie o tym, żeby oglądać do końca, żeby się przekonać, ile netherytu uda mi się zdobyć i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki, dzień w dzień wlatują tutaj materiały, do tego są live'iki niezapowiadane, na przykład słuchajcie, wczoraj wieczorem był live'ik, jeżeli byliście, no to super, pozdrawiam was serdecznie, a jeżeli nie byliście, no to wasza strata, także koniecznie stawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych live'ików, wpadajcie na Instagrama oraz na TikToka, wszystko jest podane, podobno oraz wy. Opisie, bo tam macie codzienne TikToki, codzienne relacje, kilka fotek w tygodniu, więc naprawdę się opyla, bo codziennie macie mnie i na YouTubie, i na Instagramie, i na TikToku, więc naprawdę warto. Dobra, hopie, wyłaź, ziomeczku, dobrze, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, teraz jesteś już w domu, a ja, słuchajcie, uderzam do owieczek, które się znajdują... O kurde, mamy kota, dobre. Ej, widzę, że przypał z tymi owieczkami. Dobra, słuchajcie, ja sobie oczywiście tutaj wejdę i zbiorę to, co się da, ale generalnie myślałem, że wszystkie będą możliwe do zebrania, że tak powiem, no nie? A tutaj generalnie bieda, no ale dobra, słuchajcie, lepsze... Aha, bo ja miałem 17, dobra, czyli zebraliśmy, słuchajcie, 14 wełny lepsze niż nic. A jedna nam uciekła, ale dobra, słuchajcie, zbieramy w takim razie wełnę. Ja postanowiłem, słuchajcie, że dwie załatwię, bo patrzcie, mam teraz naprawdę dużo wełny, a tutaj był taki ścisk, dobra, widzę, że tamta, słuchajcie, jeszcze jest, no serio. Każda owieczka to jest, słuchajcie, dodatkowo jednak łóżeczko, to jest dodatkowy wybuch, dodatkowa szansa na netheryt. Okej, w tym momencie mam tej wełny tak dużo, że naprawdę nie wiem, czy wszystko dzisiaj dam radę wykorzystać. W ekwipunku mam 40 wełny, co nam daje, słuchajcie, nie wiem, jakieś 13 łóżek, tak na oko. Do tego sami widzieliście, ile mam tego w domku. Okej, zrobimy sobie wszystko, weźmiemy tego jak najwięcej, no i będzie na gitarce. Jak wiecie, za mną, tam przy tej łódce jest golem podwodny, nie wiem, słuchajcie, no może gość lubi pływać, ale lecimy do netheru, bo po to się tu spotkaliśmy dzisiaj. Jak widzicie, naprawdę jest tego dużo, mogę zrobić tak, 13 łóżek, nie mam, słuchajcie, nawet tyle drewna, patrzcie, ja mam miejsca na 8 łóżek, ale ja nie mam w ogóle... Dobra, wiecie co, ja już w takim razie zaczynam sobie robić po prostu słuchajcie, miejsce na łóżeczka w ekwipunku. Dobra, w tym momencie jestem gotowy na podróż. Jak widzicie, mój ekwipunek wygląda dosyć ciekawie, ale najlepsze jest to, że tu zostało, słuchajcie, jeszcze 5 łóżek i z tego zrobimy sobie kolejne 5, więc naprawdę, słuchajcie, mamy jeszcze 10 łóżek w zanadrzu. Nie ma co przedłużać, bo serio, słuchajcie, jakoś dłużej czasu to zeszło niż myślałem. W każdym razie teraz lecimy do netheru i naprawdę liczę na sporo netherytu, bo jednak, słuchajcie, no kurde, kilkadziesiąt łóżek to jest big deal, w sensie, no to jest duża sprawa. Oczywiście skorzystamy sobie z niezawodnego portalu Elvisa. Nikogo nie ma na serwerze, więc jakby ja mam chill. Ło, chłopie! Nie mam go jak uleczyć, słuchajcie, nie będę się teraz nim patyczkował. Przepraszam bardzo, że musiałem go załatwić. On w ogóle chyba był z kopalni, a nie z jakby z naszej farmy. No bo jakby jak on miał to zrobić niby. Dobra, słuchajcie, ja muszę w takim razie znaleźć jakieś eleganckie miejsce. Widzę, że tutaj chyba było kopane. Oj, zdecydowanie, słuchajcie, tutaj było kopane. Więc ja sobie po prostu gdzieś tutaj wejdę i ogarniamy sobie. O kurde, będę marcypele. Sami zobaczcie, że mój kill też naprawdę daje radę, ale on się po prostu na tym giga szybko psuje. Więc ja, słuchajcie, muszę zejść na odpowiedni poziom. Jestem na 15, więc szedłem jeszcze troszeczkę niżej. No i po prostu, słuchajcie, sami wiecie, jak to będzie wyglądało. No chyba nie muszę wam tego przedstawiać. Poczekajcie, bo powiem wam szczerze, nigdy w życiu łóżka nie odpalałem w Netherze, więc ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy to od razu wybucha? A nie, ja muszę chyba iść spać teraz, tak? O, man! Man, dobra, słuchajcie, jest dobrze. Okej, już ogarniam, jak to się robi. Aczkolwiek, no nie byłem przygotowany, że tak to będzie wyglądało. Ej, dobra, stawiamy drugie łóżko i to będzie przypał, serio, bo tutaj jest naprawdę mała przestrzeń. No ale dobra, słuchajcie, żyjemy, serio. Jest taki przypał, że się mega od tego zbrojka psuje. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Słuchajcie, póki co dwa łóżka. Nie ma rezultatów, ale no tak jak mówię, znaczy, no to są dopiero dwa łóżeczka. Ja tutaj oczywiście nie będę wam pokazywał każdego, tylko po prostu jak coś ciekawego się tutaj wydarzy. O, mamy, słuchajcie, serio, prawie to pominąłem. Naprawdę muszę na to uważać, popatrzcie sami, że to się pali, a ja już chciałem iść dalej, ale dobrze, słuchajcie, mamy pierwszy. Póki co zużyłem, nie wiem ile łóżek, chyba 5 tak naprawdę, więc jest dobrze. Myślę, że to jest, słuchajcie, bardzo dobry rezultat. No kurde, bele, kopiemy. Ej, nie, no fajnie, słuchajcie, po to przyszliśmy, póki co się sprawdza. 5 łóżek na 2 kawałki, na 2 skrapy dla mnie na gitarce. Gdyby mieć taką średnią dzisiaj, no to naprawdę byłoby elegancko. Ja oczywiście, słuchajcie, muszę bardzo uważać na jedzonko i przede wszystkim na zbroję. Zbroja nie wiem, czy ona to wytrzyma, bo ona nie ma unbreakingu, a jak widzicie jeszcze sporo wybuchów przede mną, no ale... No spokojnie, no jakoś sobie poradzimy. W taki czy inny sposób, słuchajcie, dzisiaj będziemy to ogarniać. Ja widzę, że tutaj, kurde, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, ale trudno, słuchajcie, ja mam to gdzieś. Ja idę w kimkę i mamy coś? Mamy! Haha! Ej, no pięknie, no po prostu, nie no, jaram się w sensie, widzicie, że to naprawdę działa. Do tego odkrywamy mnóstwo kwarcu, który mnie też, słuchajcie, interesuje, bo to są jednak enchanty, tak? To są jednak fajne rzeczy. Dobra, tutaj widzę, że mamy, słuchajcie, chyba jeden tylko klocuszek, co jest kiepską sprawą, ale ja sobie przekopię ten garment i sprawdzę, czy czegoś tam nie ma. Mordy, patrzcie, mamy kolejne. Ej, serio, użyłem poza tym, które przekopałem się, słuchajcie, w gravelu. Patrzcie, tutaj była ta góra gravelu. Tutaj mamy kolejny, serio, użyłem chyba 2 łóżka więcej. To jest naprawdę genialne, bo to jest, słuchajcie, wybuch dużo większy niż TNT i naprawdę, słuchajcie, idzie to genialnie, w sensie ja jestem w szoku. To może być dla was, i jeszcze 3 klocki, jak dobrze, to może być dla was mega dziwna reakcja, ale ja pierwszy raz używam, słuchajcie, łóżek w Netherze i już mam 6 klocków, jest naprawdę gigantycznie dobrze, bo patrzcie, że łóżek mam jeszcze mnóstwo. No i kwarcem też sobie nie pogardzę. Na razie, słuchajcie, go nie kopię. W ogóle jak będę później wychodził z tego netheru, to będę wszystkie te ogniska rozwalał, bo tam jest jednak, słuchajcie, szansa, że coś się ukryło. No słuchajcie, na razie to jest przypałowo, także ja pomyślałem, że i tak odpalę nagrywanie. Może potrzebuję waszej pomocy, waszej energii, żeby coś tutaj się stało. Także słuchajcie, jeszcze kolejne łyżeczko. Pykson, Cykson, Macioch, Hikson. Na razie widzicie... No kurczę, nic nie ma, a tylko się, słuchajcie, podpalam. Jest coraz więcej lawy, coraz więcej ognia, a ja mam przypał, bo jakby łóżka mi znikają. Sami zobaczcie, słuchajcie, ile mam łóżek. No już połowa ekwipunku zużyta, a na razie, słuchajcie, nie ma nic od kilku łóżek, także ja się zaczynam martwić. Zmieniłem kierunek, w którym szedłem, bo tam, słuchajcie, było brzydko i może to jest ta kwestia. Wow! I mamy, słuchajcie, mamy kolejne łóżko, które pokazałem po tym, jak zrobiłem cięcie i patrzcie, mam aż 2 rudy, tu jest 1 klocek, ale tam może być tego więcej, więc bardzo fajnie. Ja bym bardzo pragnął, słuchajcie, zatkać tutaj lawę, bo jakby ona mi się tutaj w ogóle nie podoba. Halo, proszę to ją tutaj zatkać. Nie wiem, słuchajcie, czy ona się zatka, czy też nie, ale jest dobrze. Wracamy na dobre tory. Słuchajcie, w takim razie mamy już minimum 8, a 8 daje nam, słuchajcie, 2 sztabki. A oczywiście, słuchajcie, ja mam jeszcze 1 kawałek w domu, także jest naprawdę na gitarce. Ja bym, wiecie co, zbudował tutaj mimo wszystko. O kurczę, ja nawet nie mam netheraka, żeby to jakoś zabezpieczyć. No dobra, słuchajcie, w takim razie po prostu musimy to wykopać w taki sposób i wierzyć, że ja to złapię. Proszę, Maciek, złap to. Dobrze, udało się złapać, teraz lecimy potem na górze. No i dobra, jesteśmy tutaj. Proszę, słuchajcie, żeby tutaj było coś więcej niż 1. No jest na to duża szansa. No jeżeli teraz trafiliśmy rudę pojedynczą, no to tutaj jest duża szansa, że będzie nie pojedynczą, tylko jakakolwiek inna, ale widzę, że przypał generalnie beka ze mnie i że będzie 1 kawałek. No dobrze, słuchajcie, nie jest źle, mamy 8, do tego oczywiście w domu mamy jeszcze 1, a to jest wyjątkowa, słuchajcie, liczba, ponieważ Elviso ma 8. Znaczy, on ma 2 sztabki, czyli jakby miał 8 i to jest, słuchajcie, mega fajna sprawa, bo w tym momencie tak naprawdę mamy więcej od pana Elvisa, który jest przecież panem Minecraftem. No ziomki, powiem wam, że sytuacja niezmienna i cały czas nic tutaj nie ma. Zostało mi w tym momencie, słuchajcie, 8 łóżek. Nie, 9 łóżek mi zostało, czyli dalej sporo. Myślę, że coś pewnie znajdziemy tutaj. No tylko pytanie, czy my znajdziemy dużo, czy my znajdziemy mało, czy rzeczywiście będę miał giga pecha i nic nie znajdę w te 9 łóżek. No chociaż kurde, 9 łóżek to jest, słuchajcie, 9 dużych wybuchów. To bym musiał mieć naprawdę przepotężnego pecha. Ja, jak widzicie, sobie kopię po prostu taki... Nie, nie, co tu się stało? Jak to się stało? Dobra, wiecie co? Tak naprawdę, słuchajcie, to ja bym chętnie te guźce załatwił, jeżeli tylko jestem w stanie, to ja bym je załatwił, bo one dają dużo mięska. Ej, patrzcie, one są chyba przyblokowane tutaj i mi się to bardzo podoba. Ja mogę je atakować, słuchajcie, one oczywiście atakują na odległość, ale spoko, słuchajcie, one dają naprawdę dużo mięska, więc to jest bardzo fajna sprawa. Tutaj jest maluszek, ale maluszek chyba nie będzie mnie atakował, więc ja maluszka, słuchajcie, też atakować nie będę. Hopie, podejdź tutaj, no, podejdź do Maciocha. O nie, jest jeszcze piglin, dobra, no słuchajcie, no przepraszam cię, piglinie, ale ciebie też załatwię. 7 mięsek, 1 skóra. Fajna sprawa, ale nie po to tutaj przyszedłem. To jest zawsze, słuchajcie, jakaś, wiecie, dodatkowa jakby nagroda. Fajnie, ale jednak, słuchajcie, my tutaj przyszliśmy w jednym celu i w tym celu właśnie, słuchajcie, bierzemy łóżko i wybuchamy je w taki właśnie sposób. Czy coś my tutaj mamy? Wy sami widzicie, no dużo kwarcu, tak, dużo kwarcu tutaj jest, ale poza kwarcem no nie ma się czym zachwycać. No i proszę, słuchajcie, wystarczyło wyłączyć nagrywanie, od razu mamy coś, nie! Jedno serce mi zostało! Jedno serce mi zostało! Dobra, jest git, słuchajcie, już jest git, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że żyjemy, najważniejsze jest to, że znaleźliśmy to, po co tu jesteśmy, no ale znowu, słuchajcie, jeżeli tutaj będzie jeden tylko klocek, no to się załamie. W takim razie ostatnie 3 rudy, które znalazłem, to będą jednoklockowe, więc beka ze mnie, no i widzę, słuchajcie, że tutaj generalnie, no lipka, no cholipka, nie wiem, słuchajcie, czy ktoś specjalnie to ustawia w taki sposób, żebym ja to znalazł i miał przypał, nie wiem, trochę tak to wygląda, no ale dobra, słuchajcie, lepszy jeden klocek niż nic, w tym momencie mamy 9, no i dalej, słuchajcie, ile my tutaj mamy łóżek? 7, także dalej jest naprawdę gigantyczna szansa, że jeszcze coś znajdziemy. O, patrzcie, kogo spotkałem, słuchajcie, jest tutaj mały ten guziec, tylko że on mnie atakuje, no sorry, stary, ja nie chcę cię... O nie! Tam są pigliny, słuchajcie, dobra, to ja w takim razie tam nie idę. Problem też mam taki, że jak widzicie, skończyło mi się jedzenie. Zaraz będę musiał jeść to surowe mięsko, bo oczywiście łóżka muszę wykończyć dzisiaj. Na całe szczęście miałem jeszcze troszeczkę jedzonka w ekwipunku. Wy to pewnie nawet zauważyliście, bo miałem to przez cały czas. Ale ja teraz dopiero to zobaczyłem. Jest, słuchajcie, dobrze, mam ostatnie 4 łóżka i nie wiem, słuchajcie, co z tego będzie. Serio, jak widzicie, tutaj cały czas znajduję jakieś wykopaliska i tak dalej, ale... Ja, słuchajcie, idę dalej, ja się nie zatrzymuję, mam, słuchajcie, wiarę, że jeszcze coś znajdziemy, w sensie, no wierzę w to, naprawdę, słuchajcie, wierzę, bo jeszcze mam 3 łóżka, a przez ostatnie 3 chyba nic nie znalazłem, więc jest naprawdę spora szansa, że teraz coś akurat skoczy. Ja co prawda zmieniłem też kierunek, w którym jakby idziemy, nie wiem, słuchajcie, no ale to jest chyba przypadkowe, no nie? To jest przypadkowe, najważniejsze, że mamy jedzą... Nie! Lawa mnie tutaj goni, gościu, wyjazd, co w takim razie, dobra, wiecie co, ja mam 3 łóżka, to myślę, słuchajcie, że... Nie! Nie tędy! O kurde, ale przypał, o kurde, ale przypał. Nie, dobra, słuchajcie, przeżyjemy. Wow, ale było gorąco. Słuchajcie, znowu było mega blisko, żebym zginął, naprawdę tam jest tyle lawy, mi już się skończyło jedzenie, mam tylko, słuchajcie, te surowe rzeczy, a zostały mi 2 łóżka, nie ma bata, że ich nie skończę, tylko naprawdę muszę po prostu giga uważać, serio, ja mam dobry poziom, słuchajcie, nie, jestem troszeczkę za nisko, bo to był poziom 11, a wy mówicie zawsze, żeby być na 12, więc teraz, słuchajcie, jem sobie steka, on mi uzupełnia 1,5 albo 2, więc będę miał git, powinno mi, słuchajcie, starczyć, tak, powinno mi starczyć, ale generalnie muszę mega uważać na to wszystko, bo... To jest wszystko po prostu mega niebezpieczne. Dobra, słuchajcie, 2 ostatnie łóżeczka. Myślę, że mogę wam pokazać Pykson. Dobra, żyjemy. I czy coś, słuchajcie, tutaj mamy? No nie ma. No serio. Ostatnie kilka łóżek po prostu, słuchajcie, nic tutaj nie ma. I co ja mam na to poradzić? No słuchajcie, no serio, co ja mam na to poradzić? No przecież robię wszystko odpowiednio. Dobra, ziomy, no skończyło mi się jedzenie, mam ostatnie łóżko, więc to będzie koniec. To, słuchajcie, jest finałowe łóżko. Oczywiście zostało nam dużo tego w domku, bo jeszcze 10, no ale po prostu skorzystamy sobie z tego innym razem. Być może, słuchajcie, na live'iku, a być może po prostu na innym odcinku. Dobra, no słuchajcie, niech się nie wola nieba, Pykson. Ja przeżyłem i to jest najważniejsze. No i patrzcie, jak smutno. No patrzcie, jak smutno, że na koniec nic nam tutaj nie wydropiło. Dobra, czy ja mam nawet surowe mięsko? Nie, więc ja generalnie muszę giga uważać, żeby trafić do domu. Ziomki, udało mi się jeszcze dorwać te guźce, dzięki czemu troszeczkę przeżyłem, ale patrzcie, jak widzicie, wracając sobie, tak jak mówiłem na początku, gaszę generalnie ogniska, te, które, słuchajcie, nie jestem pewien i tak dalej, tak sobie gaszę i patrzcie, co udało mi się znaleźć. No słuchajcie, czy widzicie tutaj coś? Czy widzicie w tym kadrze coś podejrzanego? No właśnie... ja też nie widziałem, aż słuchajcie się przyjrzałem i czy teraz widzicie, co tam się dzieje? To jest nienormalne, w sensie... Czy... co? Nie no tak, no słuchajcie, mamy to! Mamy to i ja to ominąłem, patrzcie, że tutaj normalnie, ja chyba szedłem w tamtą stronę, jeżeli się nie mylę, szedłem z tamtej strony do tamtej i tutaj się paliło i to było tak ukryte, mega sztos, w sensie mega git, nawet słuchajcie, jak to ma być jeden klocek, to totalnie na gitarce, bo to jest, słuchajcie, wiecie, jak wygrane, także jest więcej, dobra, to słuchajcie, może 3, to może 3, a może 4, podobno mogą być 4, proszę, słuchajcie, no dobra, no jakby to już byłoby za dużo, ale słuchajcie, tak czy siak mamy tego 11, więc to jest mega git, naprawdę, słuchajcie, ja się jaram totalnie fest, jestem już bardzo blisko wyjścia, ale jak widzicie, opłaca się gasić te ogniska. No tutaj na przykład, słuchajcie, wiem, że nie ma tego, ale ja tak po prostu generalnie sobie gaszę i sprawdzam większość, no bo każdego to akurat mi się nie chce, ale teraz to chyba będę gasił każde. No i elegancko, jesteśmy na chacie praktycznie, słuchajcie, no ja sobie wychodzę, czuję się jak boss, ej serio, znalazłem naprawdę tego dużo, nie wiem czy to jest dobry współczynnik ilości łóżek do ilości znalezionego netherytu, bo mamy, słuchajcie, potrzebujemy jednego, który mam w domu, żeby mieć 3 sztabki, więc znaleźliśmy prawie 3 sztabki, oczywiście ja mam jeszcze w domu no 10 łóżek, więc jak ja bym to wykorzystał, to bym, słuchajcie, na pewno znalazł to jedno, no nie wierzę, że w 10 łóżek bym nie znalazł jednego kawałka, ale naprawdę, słuchajcie, jest solidnie, patrzcie, jak sobie wejdziesz w cenne, to tutaj masz jeden kawałeczek, więc to jest naprawdę elegancko, ja, słuchajcie, daję, o, i tutaj jedzonko, żeby się najeść, no słuchajcie, no, że obiadek czeka na mnie, jak wrócę do domu po ciężkim dniu. Piękna sprawa, mordy, mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek, pamiętajcie, żeby subskrybować, bo codziennie są odcinki, jak widzicie, naprawdę rośniemy w siłę, mamy mega mocną bazę, zaraz będziemy mieli mega mocne itemy, bo mamy, słuchajcie, no 3 sztabki netherytu, to naprawdę nie jest taki dmuchał, także ja wam, słuchajcie, dziękuję, pamiętajcie, żeby subskrybować, bo codziennie są odcinki, ale live'ki są niezapowiadane, więc jeżeli nie chcecie ich przegapić, to koniecznie stawcie suba z dzwoneczkiem, wpadajcie na Instagrama i na TikToka, wszystko podane pode mną oraz w opisie, tam macie codziennie relacje, codzienne TikToki i kilka fotek w tygodniu, także naprawdę się opyla, bo macie codziennie Maciocha i na Instagramie, i na TikToku, i na YouTubie, mnóstwo tego jest, także zapraszam do następnego, yo!